Uwaga, mam widza, halo, dzień dobry. Dublin. Dublin, jeszcze to nie jest Dublin, dziękuję bardzo, szukamy dalej. Wciąż jeszcze 15 odpowiedzi na mojej tablicy. 15 odpowiedzi na mojej tablicy, szansa na zdobycie naprawdę fajnej, ciekawej nagrody. Mamy więcej niż jedną otwartą linię. Jeszcze łatwiej jest się dostać do studia. Jeszcze łatwiej jest zdobyć nagrodę, więc zapraszam cię, drogi widzu. Kto już pada? Ten zegar, który tutaj widzisz, odmierza czas do końca trwa zakończenia tej promocji. Po tym czasie będziemy wracamy do standardowego trybu. Nie będzie już tak łatwo się dostać do studia, więc korzystaj. Jeżeli masz pomysł, dzwoń. Halo, dzień dobry. Bogota. Bogota? Nie, za trudne, bo ja tej stolicy nie znam. Bogoty nie znam, nigdy nie słyszałem o tej stolicy, natomiast jeżeli chodzi o te wszystkie stolice, które są na tablicy, może i wszystkich nie odwiedziłem, ale z pewnością o nich słyszałem. Halo, dzień dobry. Buenos Aires. Jeszcze raz? Buenos Aires. I gratuluję serdecznie, mamy Buenos Aires pod siódemeczką. Panie Rafale, gwarantowane 400, czy zatrzymujemy koło? Tak, czekamy jeszcze na decyzję pana Rafała, bo pan Rafał uciekł nam. Spróbujemy do niego dzwonić, zaraz dowiemy się 400, czy pan Rafał będzie się zatrzymywać koło. Uwaga, 3 minuty, 3 sekundy dla pana Rafała, a później będziemy spróbować dalej. Halo, 3, 2, 1. Dobra, przy następnym telefonie pan Rafał poda, czy 400, czy koło, i wreszcie go będziemy zatrzymywać koło, a my gramy dalej. Jaka jeszcze stolica? Halo, dzień dobry. Halo, halo. Halo, dzień dobry. 3, 2, 1. Oj, coś nie mogę się dzisiaj na was doczekać. Uwaga, jaką jeszcze stolicę państwa mamy? Warszawa, Buenos Aires, to trafiliśmy. To trafiliśmy, a co jeszcze mogło się ukryć? Jeszcze przez minutę i 7 sekund łatwiej dostać się do mnie do studia, przez tą minutę i już 4 sekundy łatwiej zdobyć nagrodę, więc wykorzystaj tę sytuację i zabierz. Halo, dzień dobry. Halo, halo, dzień dobry. Halo, halo, 3, 2, 1. Halo, halo. Muszę się rozłączyć, słuchajcie. Muszę się rozłączyć. Sprawdźcie, czy z waszym Skype'em jest wszystko w porządku. Sprawdźcie, czy z połączeniem internetowym jest wszystko w porządku, bo tracimy nasz cenny czas tutaj. A szkoda, a już moglibyśmy oddać nagrodę. To wciąż się kręci. 14 odpowiedzi na tablicy. Halo, dzień dobry. Lecimy dalej. Jeżeli mam odpowiedź, jeżeli wiesz, o co się rozchodzi, wiesz, jaką państwę, jaką nazwę państwa, jaką stolicę państwa może chodzić, dzwoń. Dzień dobry. Kapsztad. Nie mam Kapsztadu, nie mam, nie mam. Dziękuję. Szukamy dalej. Pan się rozłączył, a pan miał zdecydować o nagrodzie. Halo, dzień dobry. Pekin. I jak wybierze? 400, panie Rafale, czy koło? Kółko. Kółko. To proszę momencik przygotować, ja muszę się... Proszę poczekać. Dobrze. Proszę powiedzieć stop. Tantaram, tatyry. Stopujemy koło, stop. 250. 250 punktów dla pana, czyli tu jednak się nie opłaciło. Tu się nie opłaciło, ale dobrze, gramy dalej. Czyli mamy już dwie nagrody rozdane. Warszawa, Buenos Aires. Jaka jeszcze stolica państwa nie została podana? Jaka stolica państwa jeszcze przychodzi ci na myśl? Jeżeli masz pomysł, jeżeli chcesz zabrać nagrodę, to dzwoni. Poczekaj, niepowtarzalna szansa. Nie wiem, kiedy jeszcze koło się pojawi u nas. Ciężko im powiedzieć. A teraz może ci rozdać nagrodę. Panu Krzysztofowi rozdało za Warszawę 750, panu Rafałowi za Buenos Aires 250. A ile teraz zabierzesz? Tylko najpierw musisz podać prawidłową odpowiedź. Tych odpowiedzi tutaj na tablicy jest aż 14 jeszcze nieodkrytych. To wszystko dlatego, abym nagrodził jak najwięcej widzów, abym rozdał jak najwięcej nagród, ale pamiętajcie, że program ma określone ramy czasowe i ja nie mogę tych ram czasowych zbytnio wydłużać. Halo, dzień dobry.
Pozdrawiamy Kim Jong-un na Pjongjang. Pjongjang, nie mam tej stolicy niestety. Dziękuję. Szukamy dalej. Szukamy dalej. Kombinujecie z Pjongjangami, jakimiś trudnymi, a tu są naprawdę łatwe i proste stolice. Więc nie kombinujmy. Nie kombinujmy. Zostańmy może na naszym takim podwórku. Nasze podwórko. Halo, dzień dobry. Seul. Jest Seul. To może nie z naszego podwórka, ale jak najbardziej dobra odpowiedź pod piąteczką. Panie Rafale, 400 czy koło? Halo, panie Rafale, 400 czy koło? Koło. Koło. Okej, okay. Proszę powiedzieć stop. Stop. 400, czyli wyszliśmy na zero, tak kolokwialnie mówię. 400 dla pana, panie Rafale. 400. Dobrze, mamy Seul, mamy Warszawę, mamy Buenos Aires, to co jeszcze? O jakiej stolicy jeszcze nie pomyśleliśmy? Wow. Jakie? O. Słuchajcie, reżyserka mnie katuje, bo ja głodny, nie zdążyłem zjeść przed programami. Jestem głodny, a oni jedzą takie smakowite rzeczy w reżyserce i... Dzień dobry. Halo? Budapeszt musi być. No nie ma. No właśnie, nie ma Budapesztu. Ale ta odpowiedź też mi się bardziej podoba, bo weszliśmy do Europy. Weszliśmy do tego z naszego podwórka. Dziękuję. Dobra, słuchajcie, mam znaczna część tych stolic, które są tutaj na tablicy, to są stolice europejskie. Bo Europa, znam najlepiej Europę. Mam też afrykańską, mam amerykańską, mam azjatycką, jak na przykład Seul, więc mam, można powiedzieć, z całego świata, ale najwięcej i chyba najprostsze to są właśnie te europejskie. I uwaga, słuchajcie, jeszcze ile mam odpowiedzi? 13 odpowiedzi? 13 odpowiedzi na mojej tablicy. 13, mam nadzieję, że będzie dla kogoś szczęśliwa. Nie będę długo czekać na tego 13 widza. Na tego 13 widza, no 13 odpowiedź. Od tyłu licząc. Ale się zakręciłem. Dobrze. Dobrze, to co jeszcze? Jaka stolica państwa przychodzi ci na myśl? Koło się kręci. Koło cały czas jest gotowe do rozdania nagrody. Szesnaście odpowiedzi. Z tych odpowiedzi już odgadliśmy 3. Seul, Buenos Aires, Warszawa. Warszawa najprostsza i takie właśnie idźmy tym tropem jak Warszawa. Halo, dzień dobry. To nie, my nie możemy nic poradzić o odpowiedź. Pekin. Nie mam Pekinu, dziękuję bardzo. Spróbujcie odświeżać, spróbujcie z innych przeglądarek. My już zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy. Bartek mówi, że wszystko działa, ja mu zawierzę. Halo, dzień dobry. Tokio. Nie mam, dziękuję. A w sumie dziwię się, że nie dałem. Dziwię, że nie dałem. Wiecie co? Dobrze, gramy dalej. No, słuchajcie, już 20 po. Dobrze, Patryk zauważył, musimy przyspieszyć troszkę. Musimy troszkę przyspieszyć, bo jest już 20 po. Uwaga, słuchajcie, kto kolejny? Kto ma ochotę zabrać nagrodę? 400 punktów lub koło. Nagroda z koła. Nie całe koło, tylko nagroda z koła. Dobra, znaczy musimy się spiąć troszkę, bo czas dla tego konkursu rzeczywiście powolutku mija. A ja chcę rozdać nagrodę. Pomyślcie, co mamy wokół nas? Jakie państwa i jakie stolice? Najlepiej będzie, jak zaczniemy od tego naszego domowego ogródka. Kolokwialnie mówiąc. Bo mam raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Osiem stolic Europy. Dobra, słuchajcie. Kończymy konkurs. Kończymy konkurs i na ten koniec konkursu muszę wam ograniczyć czasem. 8 minut. 8 minut to jest czas, w którym musimy się z tym konkursem uporać. Jeżeli się nie uda, no to przykro, ale bardzo, ale będę musiał pokazać odpowiedzi i przejdziemy dalej. Bo czekają kolejne też ciekawe konkursy i też chcę je rozegrać.
3 odpowiedzi udało się nam odgadnąć i jeszcze 13. Słuchajcie, 8 minut to jest wbrew pozorom naprawdę bardzo dużo czasu. Mam nadzieję, że usłyszałem mnóstwo telefonów w tym czasie. Nagrodzę mnóstwo widzów. Pytanie, czy w tym momencie ktoś jest przed ekranem, czy ktoś chce zabrać teraz nagrodę? No pomyśl, zastanów się. Może jaką stolicę odwiedziłeś, może jaką stolicę chcesz odwiedzić? Telefony ucichły. Telefony ucichły i nie wiem, czy to jest dobry znak, wiecie? Pomyśl, zastanów się. Pomyśl, zastanów się, co jeszcze przychodzi na myśl. 400 lub koło. 13 odpowiedzi wciąż na mojej tablicy. Podróżujemy, słuchajcie, rozumiem, gdyż może zagrali ten konkurs w środku roku szkolnego. Gdzieś na wiosnę, na jesień. Okej, to rozumiem, że może byłby problem, ale w wakacji, kiedy większość z nas jednak podróżuje, wyjeżdżamy na różne wakacje, to myślałem, że w tym konkursie pójdzie nam sprawnie. 6 minut 37 sekund. 6 minut 37 sekund jeszcze na moim zegarze. O jakiej stolicy państwa nie pomyśleliśmy? Więc uwaga. Chwila skupienia, chwila pomyślenia. Słuchajcie, te odpowiedzi, które tutaj mam na ściągawce, są naprawdę bardzo, bardzo proste. Halo, halo? Oslo. Nie, nie Oslo, słuchajcie, strzelacie w wszystkie te stolice, europejskie stolice, których nie mam. Nie mam Helsinek, nie mam Oslo, ale mam inną stolicę. Halo, dzień dobry. Halo, dzień dobry. Astana. Czy jest Astana? Nie mam Astany, dziękuję. Nie Astana. Szukamy dalej, to jeszcze nie jest Astana. Halo, halo, dzień dobry. Ulan Bator. Też nie, też za trudne. Też za trudne Ulan Bator. Ha, ale będzie żal, wiecie co? Będzie żal, jak będę musiał pokazać odpowiedzi i zobaczycie, jakie prace są tam stolice. Dzień dobry. New Delhi. New Delhi też za trudne. Mówię, słuchajcie, zostańmy w Europie. Zostańmy w Europie, bo aż 8 stolic jest w Europie na tablicy. 16, czyli połowa to jest Europa. Połowa to jest Europa, a Europę mamy kolokwialnie mówiąc obcykanom. Halo, dzień dobry. Trypolis. Też nie. Też nie, szukamy dalej. Też nie. No, kombinujecie, widzę, że chyba pan Rafał szukał Atlasu. Szukał Atlasu. No, może lepiej, otworzymy sobie Atlas i idziemy po kolei. My tu dom próby błędu, słuchajcie, nic za połączenie nie płacicie, nic nie tracicie, więc nie trzeba tej odpowiedzi jakoś bardzo przemyśliwać, jak to się mówi, przemyśliwać. Nieważne, ale dzień dobry. Stridjaya Vardhanapura Kotte. Nie, słuchajcie, mówię proste. Tracę przy was wiarę w ludzi. Nie, ja nawet tego nie powtórzę, bo nie jestem w stanie. Halo, dzień dobry. Halo, halo. 3, 2, 1. Lecimy dalej. Ostatnie 4 minuty i 8 sekund. 4 minuty i 8 sekund. Halo, halo, dzień dobry. Halo, dzień dobry. Podziała Poplar z Rym. Jeszcze raz. Rzym, 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 nie, nie mam Rzymu, dziękuję. Nie mam Rzymu, a tak mógłbym dać. Można powiedzieć tak tematycznie a propos tego, co było. Halo, dzień dobry. Jeszcze raz. Paryż, nie mam, piękne miasto, ale niestety nie na tablicy. Tak jak mówię, strzelacie w te europejskie stolice, o których akurat nie pomyśleliśmy. Uwaga, słuchajcie, ostatnie 3 minuty 23 sekundy. Trwania tego konkursu. Halo, dzień dobry. Halo, halo. 3, 2, 1, lecę dalej. Nie mogę, słuchajcie, nie czekam długo, bo zegar jest. Jest zegar i ten zegar mnie trzyma. Chcę usłyszeć jak najwięcej telefonów.
Uwaga. Cztery słówki lub nagroda z koła na kale od 50 do 950 punktów. Halo, halo, dzień dobry. Jeszcze raz? Berlin. Berlin, nie mam też Berlina, dziękuję. Szukamy dalej, nie Berlin. Nie Berlin, nie Berlin. To, halo, dzień dobry. Madryt. Też nie Madryt. Coś czuję, że wymienimy wszystkie europejskie stolice poza tymi. Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry. 3, 2, 1, lecimy. Nie Madryt, nie Berlin, nie Paryż, nie Rzym. Dzień dobry. Berno. Też nie. Też nie Berno. Halo, halo, ja nie mówię, bo czekam na telefon. Dzień dobry. Bukaresz. Tak, jest Bukaresz, pod tą 13 właśnie. Panie Rafale, 400 czy koło? Biorę gwarantowane. Dobrze, to gratuluję 400, a my pędzimy szybciutko dalej. 400 gwarantowane dla pana Rafała, no my lecimy dalej jeszcze 12. 12 i półtorej minuty. Halo, dzień dobry. Kira. Jeszcze raz. Kira. I brawo, i gratuluję. No widzę, że weszliśmy na ten dobry trop. Jest i Tirana, panie Krzysztofie. 400 czy koło? Koło, to bardzo proszę powiedzieć stop. Stop. 50, tylko 50 niestety tym razem na kole. Ale zawsze coś, grosz do grosza, jak to mawiają. No dobra, lecimy dalej. Halo, dzień dobry. Amsterdam. Nie mam Amsterdamu, dziękuję. Nie Amsterdam, zobaczcie. Seul, Warszawa, Bukaresz, Buenos Aires, Tirana to nie są trudne stolice. I takie reszta jest równie znanych. Dzień dobry. Haga. Też nie Haga, dziękuję. Nie Haga. Za kolejne zabierz nagrodę, rozwaliliście się naprawdę. Świetnie, dzień dobry. Reykjavik. Reykjavik, nie, jeszcze nie, uwaga, pół minuty. Pół minuty, ostatnie pół minuty. Halo, halo, dzień dobry. Lecimy dalej, głuchy telefon. Halo, dzień dobry. Panama. Nie, nie Panama. Tak też a propos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Halo, dzień dobry. Bukaresz. Bukaresz był Bukaresz. To był Bukaresz. Dobra, słuchaj, czekam na ostatni telefon. Czekam na ostatni telefon. I halo, dzień dobry. Kiszyniów. Nie Kiszyniów. Dobra, możemy dać 5 minut ode mnie? Od wydawcy. Tak, 5 minut. Dobra, słuchajcie, bo widzę, że walczycie, to nam się podoba. Poproszę, uwaga, ale to jest ostatnie, definitywne 5 minut. I na te 5 minut poproszę więcej niż otwarta linia, okej? Okay? Kończymy konkurs więcej niż otwarta linia 5 minut. Halo, dzień dobry. Halo, halo. 3, 2, 1, lecę dalej, słuchajcie, te 5 minut ode mnie, jako od wydawcy, to już wolę powinąć parę konkursów następnych, ale chcę go skończyć to w całości, bo się rozdzwoniliście, ale, to jest taki kredyt zaufania, słuchajcie. A nie wiem, ile chcesz? Dużo. Uwaga, halo, dzień dobry. Jeszcze raz. Sarajewo, czy jest Sarajewo, pod dziesiątką, brawo. Czyli jednak warto było poczekać. Panie Krzysztofie, 400 czy kółko? Koło. Proszę powiedzieć stop. Stop, 400. 400, czyli ponownie tym razem pan wrzuca na tak zwane zero, ale świetnie, 400 dla pana powędrowały, a my gramy dalej. Halo, dzień dobry. Wellington. Wellington. Jeszcze nie? To jest stolica? Czego jest stolica Wellington? To nie słyszę tutaj od Patryka 5 otwartych linii. Aż 5 otwartych linii. A czego stolicą jest Wellington? Patryk, sprawdziłbyś mi, czego stolicą jest Wellington? Halo, dzień dobry. Auckland. Auckland. Nie, Auckland to nie jest stan przypadkiem.
Oakland. Nie wiem, czy to nie jest... To wiem, ale nie. Dobra. Dobra, lecimy dalej. Proszę. Halo? Co mówiłeś? Może być 5. Tak, 5, słuchajcie, słyszę 5. Nie, słychać mi coś innego, ale nieważne. 5 otwartych linii słyszę. Stolice państw, żeby mi ktoś nie podał stolic stanów. W sensie poszczególnych stanów, bo to nie o to tutaj chodzi. Dzień dobry. Kuala Lumpur, nie. Prostsze. Chyba najtrudniejsze, słuchajcie, najtrudniejsze. Halo, dzień dobry. Lecimy dalej. Uwaga, ten czas dodatkowy też już dobiega końca. Połowa tego dodatkowego czasu. Halo, dzień dobry. Waszyngton. Jest Waszyngton. Świetnie. I panie Rafale, 400 czy koło? Stop. 750, panie Rafale. Gratuluję serdecznie. 750 punktów Android do pana. Koło rusza. Halo, dzień dobry. Lublana. Brawo. Jest Lublana. Świetnie. No, panie Krzysiu, koło czy 400? Koło. Czekam na stop. 200, tym razem 200 koło już startuje. 200, słuchajcie, patrzcie, jak nam świetnie idzie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Jesteśmy w połowie, połowa konkursu rozwiązane. Co jeszcze? Waszyngton, Seul, Buenos Aires, Tirana, Sarajewo, Warszawa, Bukaresz, Lublana, za to oddałem nagrodę. A co będzie teraz? Kogo nagrodzę w tym momencie? 400 punktów gwarantowane lub nagroda z koła. Wybierasz sobie. W tym konkursie ty wybierasz sobie nagrodę. Ale ten konkurs trwa jeszcze przez minutę i 20 sekund. Halo, dzień dobry. Głuchy telefon, pędźmy dalej, lecimy dalej. O co się rozchodzi? O jakie jeszcze stolice chodzi? Jakie stolice jeszcze szukamy? Dzień dobry. Jad. Jeszcze raz? Jad. Nie, to nie jest dobra odpowiedź. Szukamy dalej. Ile jeszcze mamy z europejskich stolic? Czekajcie. O, zaraz. Dzień dobry. Sofia. Sofia. Nie mam Sofii. Dziękuję. Jeszcze nie Sofia. Ostatnie 47 sekund. Ostatnie 47 sekund trwania tego konkursu i pędzimy dalej, bo i tak już go znacznie przedłużyliśmy. I tak ten konkurs jest znacznie przedłużony, a musimy się wyrobić z resztą, więc uwaga. 400. Pół minuty, ostatnie pół minuty tego konkursu i teraz albo zabierzesz 400, albo nagrodę z koła, zaraz się przekonamy. Halo, dzień dobry. Głuchy telefon, lećmy dalej, uwaga, 19, 18, 17, ostatnie sekundy. Ostatnie sekundy wykorzystajmy to, dzień dobry. Halo? 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 i czekam na ostatni telefon. I teraz czekam na ostatni telefon. Uwaga. Ostatnia szansa, dzień dobry. Było, a idź, słuchajcie, lecimy dalej. Nie mamy już czasu, bardzo bym chciał jeszcze przy tym konkursie zostać, ale niestety nie mogę, bo nie mamy czasu. Dobra, to może zróbmy tak, błyskawicznie przejdźmy do kolejnego konkursu. Ja się muszę w takim razie usunąć teraz bok i za moment pokażę odpowiedzi, które nam, oj, za bardzo, które nam zostały. Kolejny konkurs, bardzo proszę, i kolejny konkurs będzie premierowy. Coś, czego jeszcze nie było. I 200 punktów za jego rozwiązanie, bardzo proszę. Co należy zrobić? Należy rozpoznać, o jakie państwo chodzi. Mamy tablice rejestracyjne, tak? I przy tablicy rejestracyjnej jest tak zwany Euroband. To jest taki typowy Euroband. I teraz tu ucięliśmy resztę tablicy rejestracyjnej. Natomiast na podstawie tego, co tu widzisz, musisz rozpoznać, o jakie państwo chodzi. Ty kombinuj, a ja ci pokazuję, co było. Zbiorę te wszystkie odpowiedzi jeszcze, które nam zostały. O proszę, jak szybko. Ja już się odwracam przodem, już momencik. Proszę, rozwiązanie. Halo. 3, 2,
dwa, jeden, głuchy telefon. Dobra, to pokazuję, słuchajcie. Był Wiedeń, takie proste, nie padło. Canberra, stolica Australii. Praga, Praga. Proste, proste. Bruksela, też proste. Sztokholm, było Oslo, było Helsinki, czekamy na ten Sztokholm. Ankara, Turcja, to może akurat nie teraz. Nairobi, ta jedna z trudniejszych. I Kair. No, nie możecie powiedzieć, że te odpowiedzi były trudne. Dobra, ja tu zrobię mały porządek w międzyczasie. A czekam na telefon, czekam na widzę. Co to za państwo? Widzicie, słuchajcie. O, jest ktoś. Halo, halo, dzień dobry. Portugalia. Portugalia, świetnie. Gratuluję serdecznie, Portugalia, 200 punktów dla pana. A my lecimy dalej. No i uwaga, tutaj pytanie brzmi, też nowy konkurs, uwaga, też nowy konkurs. Z jakiego państwa pochodzi ta strona internetowa? 300 punktów proponuję. Mamy... stronę internetową, czyli jak mamy wyszukiwarkę, tak? Wpisujemy artek.cvcba.si i teraz... Z jakiego państwa pochodzi ta tablica rejestracyjna? Przepraszam, ta strona internetowa. Ta strona internetowa. 300. Jest 300. 300 punktów proponuję za rozwiązanie tego konkursu. www.artex.cvcba.si. Z jakiego państwa pochodzi ta strona internetowa? Oto ci tutaj proszę w studio, abyś mi powiedział. I jeżeli podasz dobrą odpowiedź, od razu wędruję do ciebie nagroda gwarantowana w postaci 300 i dzięki temu będziemy mogli lecieć dalej. No i kto? Kto kolejny? Zobaczcie, z państwami kombinowaliście, a były tak proste, więc mam nadzieję, że teraz je przekombinujemy i szybciutko rozwiążemy ten konkurs. Konkurs prosty, konkurs premierowy. Konkurs, który na naszej antenie pojawia się po raz pierwszy, więc rozumiem, że możemy chwilkę czekać, ale jest ktoś. Halo, dzień dobry. Halo, halo, dzień dobry. 3, 2, 1, lecimy dalej. Lecimy dalej, ponownie głuchy telefon. To są teraz zagadki szybkie, zagadki, które musimy rozwiązać bardzo błyskawicznie, bardzo sprawnie przede wszystkim. Nie możemy się tutaj zbytnio zatrzymywać, bo zabraknie nam czasu na kolejne. A kolejne są równie fajne, równie ciekawe. Uwaga, więc kto już ma rozwiązanie? Kto już wpadł na pomysł? Jaka jeszcze stolica? Z jakiego państwa pochodzi ta strona internetowa? Halo, dzień dobry. Słowenia. Słowenia. Świetna odpowiedź, gratuluję serdecznie. Słowenia, 300 wędrują do pana. Uwaga, kolejny konkurs, kolejne 300 punktów. Usuń co drugą literę i odczytaj nazwę państwa. Tak brzmi polecenie. Czyli wyrzucamy. Wyrzucamy z tego naszego tutaj zestawu co drugą literę i odczytujemy nazwę państwa. Tutaj kartka długopis się przyda. Z pewnością będzie nam łatwiej. Jak ci się uda, jak już rozwiążesz ten konkurs, dzwoń tutaj do mnie błyskawicznie po odbiór 300. Tempo narzuciliśmy na razie świetne. Mam nadzieję, że zachowamy takie tempo do końca naszego programu. Bo do jego końca też, słuchajcie, czasu nie jest wiele. Czasu też nie jest wiele, miejmy to na uwadze. Poniedziałek, wakacyjna gra, pierwszy w tym miesiącu, pierwsza w tym tygodniu i szansa dla ciebie na zdobycie naprawdę fajnej nagrody. I halo, dzień dobry. Ajdź, głuchy telefon ponownie. Głuchy telefon, zatem gramy dalej. Gramy dalej. Pytanie, czy ktoś może wiedział, ktoś może nie wiedział. Kartka długopis. Tu warto sobie to wziąć, bo to nam ułatwi zadanie, jak będziemy sobie wypisywać te literki. I uwaga. 300. Jest ktoś? Halo, dzień dobry. Mam tylko jedno. Mogę, powiem i to. Jeszcze raz proszę. Mogę powiedzieć QR i... Tak, bardzo proszę. I tysiąc punktów wędruje do pana. Gratuluję serdecznie. To było nasze hasło bonusowe, samolot pasażerski. Wielkie, wielkie brawa do pana, powędrował 1000 punktów. No dobra. 1000 punktów, a my mierzymy się z tym konkursem. Halo, dzień dobry. Jest konkursem.
Widzę se samolot pasażerski. Przed momentem. A i spóźnił się pan, panie Rafale. Pan Krzysztof podał kasło od naszego bonusa. Przykro mi, przykro mi. No to teraz musimy rozwiązać ten konkurs. Dzień dobry. Halo, halo. Lecimy dalej. Słuchajcie, głuchy telefon ponownie. 300 punktów. To jest nagroda gwarantowana za rozwiązanie tego konkursu. Nazwa państwa. Wyrzucamy. Wyrzucamy z tego zestawu co drugą literkę. Halo, dzień dobry. Watykan. Świetnie, brawo. 300 punktów dla pana. Pędzimy dalej, pędzimy dalej. Uwaga, 400 punktów. 400 punktów i teraz na podstawie konturu, na podstawie zarysu państwa należy rozpoznać, o jakie państwo chodzi. Widzicie zagadki w 100% geograficzne, więc będziemy dzisiaj męczyć, będziemy wałkować tą geografię, ale widzę, że na razie idzie wam całkiem nieźle. Więc mam nadzieję, że tak do końca programu zostanie. A to chcę wam wyciągnąć 400 punktów, już troszkę wyższa nagroda. O jakie państwo chodzi? I to jest zarys jakiego państwa? Zobaczcie, tutaj nie mamy takich prostych granic, tylko mamy te granice takie pozawijane, czyli to też nam może określić, czy to jest państwo nadmorskie, czy może bardziej lądowe. Taka moja sugestia, tak? Że spójrzcie przede wszystkim na granice. Bo jeżeli granice mamy jakieś takie łagodne, no to wiadomo, że to być może będzie państwo lądowe. Natomiast jeżeli mamy granice takie jak tur postrzępione, to ja bym obstawiał państwo właśnie z dostępem do morza, ale to jest moja ocena. To jest taka, to jak ja bym ten konkurs rozwiązał. Twój sposób będzie na pewno równie dobry, pod warunkiem, że udzieliśmy prawidłowej odpowiedzi. Każdy sposób na rozwiązanie tego konkursu jest prosty. Bylebym usłyszał prawidłowe rozwiązanie, byle mógłbym oddać nagrodę. 400 punktów. W tym momencie za moment może być twoje. O jakie państwo chodzi? Jest. Halo, dzień dobry. Islandia. Islandia. Bardzo dobra odpowiedź. Gratuluję serdecznie. 400 punktów dla pana. 400 punktów dla pana i teraz kolejne 400 punktów i teraz mamy flagę. Teraz na waszych ekranach flaga. I o jaką flagę chodzi. Uwaga, słuchajcie, żebyśmy się uporali szybciutko, bo w punktach na śniadanie ta minuta mobilizacyjna na was działa i mam nadzieję, że dzisiaj też będzie działać. Uwaga, 3, 2, 1, startujemy. Zegar startuje, mamy minutę, mamy 60 sekund na rozwiązanie tego konkursu. Mobilizacyjna minuta. Skup się, zastanów się. Jeżeli już rozpoznasz, o jakie państwo chodzi, dzwon. Przyjrzyj się uważnie. Przyjrzyj się uwadze, bo od tego momentu przez najbliższą parę minut programu będę zwracać uwagę na planie. I jest. Ktoś? Halo, dzień dobry. A i ktoś się rozłączył, więc zegar startuje. Więc zegar startuje ponownie. 3, 2, 1, start! Własna szansa, ale ktoś jest z powrotem. Halo, dzień dobry. Meksyk. Meksyk, świetnie, bardzo dobra odpowiedź. 400 będzie miał do pana. No właśnie, mówiłem, że będę zwracać uwagę na flagi. Będę zwracać uwagę na flagi. 2000! Od razu mówię. 2000, ale na rozwiązanie tego konkursu. 2000. I na rozwiązanie tego konkursu mamy 5 minut. Słuchajcie, 9 flag. 9 flag i część z nich jest prawdziwa, część fałszywa. I ja cię tutaj proszę o podanie wszystkich fałszywych flag. Halo, dzień dobry, zegar startuje. Ktoś się rozłączył, lecimy dalej. Przyjrzyj się uważnie tym wszystkim flagom, które tutaj są. I podaj mi te fałszywe. Które są fałszywe? Która flaga jest fałszywa? Słuchajcie, uwaga. Które flagi są fałszywe? Wszystkie fałszywe flagi tutaj, bardzo proszę o podanie mi ich tutaj. 2000, halo, dzień dobry. 248. 248 to nie jest dobra odpowiedź, dziękuję.
Jeszcze nie 2, 4, 8. Szukamy dalej. Przyjrzyjcie się uważnie. Przyjrzyjcie się wszystkim tym flagom bardzo dolegliwie. Halo, dzień dobry. 2, 3, 4, 8. 2, 3, 4, 8, 2000 dla pana. 2, 3, 4, 8 i 2000 wędruje do pana. Świetnie, gratuluję, bardzo dobra odpowiedź. Przed czasem to mnie bardzo cieszy, więc my błyskawicznie pędzimy dalej. 200 punktów do zdobycia. I teraz, z jakiego miasta pochodzi ta tablica rejestracyjna? Państwo, miasto. Mamy flagę. Zobaczcie, i teraz a propos tej pierwszej zagadki, jaką graliśmy. Widzicie? O co nam chodziło? Chodziło nam o to, że przy tablicy mamy tak zwany Euroband. I o to pytaliśmy. Czyli wiemy na pewno, że ta tablica pochodzi z Polski. I teraz pytanie, z jakiego miasta? Z jakiego miasta? 200 punktów dla osoby, która powie, z jakiego miasta pochodzi ta tablica rejestracyjna. Jede Artex. Miasto. Nie powiat, nie województwo. A miasto. I przechodzimy zaraz do fajnej gry. Uwaga! Pół minuty, bardzo proszę. W ciągu 30 sekund musimy się uporać. 3, 2, 1, start. O, ledwo zegar wystartował, a już mam widza. Halo, dzień dobry. Gdańsk, pewnie, że Gdańsk. Gratuluję panu bardzo serdecznie. 200 punktów wędruje do pana. No dobra, a my przechodzimy teraz do tego fajnego konkursu i wcale nie prostego konkursu. Ja tu muszę coś teraz sobie wnieść. Uwaga, uwaga. Czego będziemy szukać? Będziemy szukać pięcioliterowych nazw miast. Pięcioliterowa nazwa miasta. Na razie, słuchajcie, jest prosto. Na razie nic trudnego. Później będzie już trudniej, ale do tego dojdziemy. Zatem proponuję w tym momencie 200 punktów za polskie pięcioliterowe miasto. Szukamy pięcioliterowych nazw miast. Teraz się usuwam, teraz tylko przyczepię to wszystko tutaj, żeby było ładnie i dobrze. Dobra, powinno się trzymać. Lecimy troszkę sobie niżej. Jest. Uwaga, więc ja już się usuwam tutaj w bok. Szukamy pięcioliterowej nazwy polskiego miasta. Pięcioliterowa nazwa polskiego miasta. Na razie jest prosto. Na razie nie jest trudno. Ała, ała. Biorę już ten marker. Później będą schody, ale do tego dojdziemy. Na razie dla pierwszej osoby mam przygotowane 200 punktów za podanie mi pięcioliterowej nazwy polskiego miasta. To jest istotne. Polskie miasto, nie jakieś zagraniczne, tylko i wyłącznie polskie miasto. Przyszło ci już na myśl, na razie jest najprościej. Na razie jest najprościej, bo mamy tylko jeden warunek, musi być pięcioliterowa nazwa. Komuś już się udało, kto chce już zarobić 200, to zapraszam do mnie serdecznie. Czy to jest konkurs, który rzadko gramy? Rzeczywiście rzadko gramy. A wcale on nie jest prosty. I halo, dzień dobry. Halo, halo. Lecimy dalej, głuchy telefon, słuchajcie, stracona szansa. Ktoś stracił swoją szansę na zdobycie 200. Na razie, tak jak mówię, tylko i wyłącznie proszę o pięcioliterową nazwę polskiego miasta, a później wytłumaczę, o co będzie chodzić. Na razie najprościej, na razie na tym etapie jest najprościej. Choć wcale tak łatwo znaleźć pięcioliterową nazwę nie jest, bo pomyślmy sobie, KRAKUW, 6 liter już. Halo, dzień dobry. Jasło i asyły. O, pasuje, 200 wędrują do pana. I słuchajcie, za kolejną rundę oddam 500. Halo, dzień dobry. Halo, halo. Sopot, S-O-P-O-T, pasuje, 500 wędruje do pana, panie Rafale. Jasło, Sopot, pasuje, bo nie powtarzają się litery w kolumnach. W takim razie za kolejną rundę ja oddam już 1000 punktów. Jasło, tu mamy Sopot. Sopot.
kod. I teraz słuchajcie, litery w kolumnach nie mogą nam się powtarzać, dlatego jasło i co podpasowały, bo żadna litera w kolumnie się nie powtarzała. Za jasło pan Krzysztof zarobił 200, teraz szansa na 1000 punktów. Halo, dzień dobry. Halo, halo. Aj, słuchajcie, głuchy telefon, ja kończę poprawiać. Już się usuwam, żebyście mogli sobie popatrzeć uważnie, żebyście wszystko dobrze widzieli. Jasło, Sopot, jak najbardziej polskie miasta, jak najbardziej pasujące do konkursu. I teraz czekam na trzecią nazwę. 1000 punktów, zaczynaliśmy od 200, ale było prosi. Tu pan Rafał dzwonił pewnie do pierwszej rundy. Z Sopotem, ale Sopot pasował, więc pół tysiąca pan Rafał zarobił. Teraz 1000 punktów za trzecią rundę. No i jest problem, bo najtrudniejsze chyba teraz znaleźć pięcioliterową nazwę miasta, bo od tego musimy wyjść. Musimy znaleźć pięcioliterową nazwę miasta. Radom. Ja miałem Radom, ale zobacz, już nie pasuje, bo A i O, Radom nie pasuje. Łódź 4 litery, Kraków 6, więc kompletnie się nie kwalifikuje. Radom to jest złe miasto, zgadza się, bo A się powtarzam. Aha, przepraszam. No, okej, okay, rozumiem. O, ale ktoś ma. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Proszę, rozwiązanie. Ustka. Ustka. U, sy, ty, k, a. Pasuje. 1000 punktów wędruje do pana. Pisuję ustkę. Dobra. Za kolejną rundę proponuję 2000 punktów. 2000 punktów za kolejną rundę. Zobaczcie, tu pan Krzysztof, można powiedzieć, rzucił nam kłodę pod nogi. Dlaczego? Na ostatnim miejscu pojawiła się litera A. Większość słów w języku polskim kończy się literą A. Jasło, Sopot, Ustka. Co jeszcze? Jakie jeszcze polskie miasto pasuje do tego, tak aby litery w kolumnach się nie powtarzały? Gdynia 6 liter. Opole, ale to opo nam się tu powtarza. Op. Dwa tysiące. 2000 za moment dla jednej osoby. No i ja nie mam. Mi naprawdę ciężko jest znaleźć rozwiązanie. Ale mam nadzieję, że tobie się za moment uda. Że za moment 2000 powędrują do ciebie, bo konkurs nie jest naprawdę łatwy. W konkursie, no teraz... Teraz jest ciężko. Ale w ogóle pięcioliterowych nazw miast wcale nie jest wiele. Jasło, Sopot, Ustka, zobaczcie, no to nie są jakieś wielkie miasta. Słuchajcie, słyszę złą informację. To jest koniec programu. Kończymy program i odliczam od 10 w dół. Uwaga, 10! 10 ostatnich chwil. Ostatnie szanse na zdobycie nagrody. Jeżeli wiesz o jakim polskim, jakie jeszcze polskie miasto pasuje do tego diagramu, zapraszam cię bardzo serdecznie. 4! 9, przepraszam. 9, ale 4,5 tysiąca punktów. 4,5 tysiąca. Teraz za tą prawidłową odpowiedź. Jakie jeszcze polskie miasto pasuje do tego diagramu? Dziewięć chwil. Osiem! Siedem. Siedem chwil.
masz, masz to miasto. Sprawdź, czy na pewno pasuje, czy żadna litera w kolumnie się nie powtarzała. Ja mówię 6. 6. Ostatnia szansa na zdobycie nagrody. W dniu dzisiejszym już nie będzie kolejnego programu dziś. Dopiero jutro o 12 się spotykamy. 6 chwil. Sprawdź, czy wszystko się zgadza. 5! 5 ostatnich. Teraz albo nigdy. Teraz zarabiasz 4500. Uwaga, mówię 4. Polskie miasto. Trzy. Teraz. To już nie jest czas na szukanie. Jeżeli teraz włączyłeś nasz program, obawiam się, że nie znajdziesz już odpowiedzi. Uwaga, mówię 2. Taka nagroda za mnie może być twoja. Uwaga, mówię 1. Ostatnia chwila. Ostatnia szansa. Teraz dla ciebie na zdobycie gwarantowanej nagrody w postaci 4500 punktów. 1. Jeszcze przez sekundę. Dosłownie przez moment. Uwaga, 0 i... Słuchajcie, Patryk zaraz mi powie, o jakie miasto chodzi, jak, bo on zna, ja nie mam. Choć jestem wydawcą, naprawdę nie wiem i każe mi wpisać tu za mną. Czekam już z markerem, jest! Halo, dzień dobry. Tychy, pasują, zgadza się. Ty, pasuje, brawo, zgadza się. Brawo, zgadza się. Do pana wędruje 4500. Świetnie, dobra, słuchajcie, dziękuję wam bardzo serdecznie za dzisiejszy program. Żegnam się już z wami. Życzę wam miłego dnia, bo wiem, że w większości Polski niestety pada. Więc życzę wam słoneczka na ten dzień. I do zobaczenia jutro, bo widzimy się również jutro o godzinie 12. Pa, pa!